Witajcie ludzie z powrotem przy Zagrajmy Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Pogadajmy z Werenem Roszem. Loredo jest zajęty. Ta wiedźma Sheila teraz u niego siedzi. Później przyjdźcie. Geralt, chodź na dół. Porozmawiamy. Miałem zamiar. Dwie wiewiórki chędożone. Ja tam bym wiedział, jak zrobić z nimi porządek. Z wiewiórek to się robi gulasz. I to taki smaczny z ziemniaczkami, jakby powiedział sam. Tak? To co, czekam aż jaśnie pani skończy z jaśnie Hamem? Szkoda czasu. Zdaje się, że zwaliła się tu cała straż z Flotsam. Warto by się rozejrzeć. Widziałeś kusznika za domem. Zajmę go czymś, a ty spróbuj się przekraść na tyły rezydencji. Dowiemy się, czego tak pilnują. Wybaczcie, panowie, przypadkiem usłyszałem waszą rozmowę. Czego chcesz? Właściwie to ja ze sprawą do Wiedźmina. Mam dla was propozycję. Propozycję? Ciekawe. Podejrzewam, że nie zjawiłeś się tu dla przyjemności. Dobrze podejrzewasz. Słyszałeś już o potworze w rzece? Czy mi się tylko wydaje, czy ten tutaj koleś ma taki sam głos jak kudłaty ze Scooby-Doo? Tak mi się kojarzy trochę ten głos. Obiło się o uszy. Prędzej czy później ktoś na pewno da ci na niego zlecenie. Przypuszczam więc, że... Przestań przypuszczać i podejrzewać. Wyduś wreszcie, o co ci chodzi. Nasz zacny gospodarz jest w posiadaniu części pułapki przygotowanej specjalnie na tę bestię. Zamieniam się w słuch. Za domem jest magazyn. Loredo trzyma tam przeróżne skarby zarekwirowane kupcom i podróżnym. Tyle, że jest tam tego bardzo dużo. Ale ty zapewne wiesz, gdzie dokładnie mam szukać. Tak. Widziałem, jak żołnierze komendanta wynosili to ustrojstwo do ogrodu. Umieścili skrzynię na platformie położonej przy samym murze, tym od strony dzielnicy rzemieślniczej. Dlaczego mi o tym mówisz? Musimy jak najszybciej pozbyć się tego potwora. Powodzenia! Dobra, ja zajmę się strażnikiem, a ty spróbuj się przekraść. Że, na razie, kudłaty. Dobra. Świetnie. Wyrżnąć to kołtuństwo jak leci i będzie spokój. Natychmiast do mnie! I wyrżniesz tylko baby i bachory. No i dobrze. Z bachorów wyrosną. No to ludzie, pobawimy się teraz w sama Fishera. Splinter Cell, ty. Dobra, to teraz będzie zabawa, kurde. Teraz będzie dopiero zabawnie. Po prostu musimy tutaj bawić się teraz w Splinter Cell i uważać na strażników. Jest to pierwszy raz, że wkradamy się do ogrodu Loredo. Normalnie byłyby dwa razy. Ach, pamiętam jeszcze, którędy droga. Cholera. We flot sam złodziejom obcinać nie mo... Masz szczęście, że... Panie komendancie, Wiedźmin został... Jeżeli zostaniemy złapani, to od razu... Nic się nie stanie, tylko do Loredo trafimy. Ale ja chcę tutaj się zabawić, dlatego... Będę wczytywał cały czas. I zapisywał, i czytywał, i tak dalej, muszę poczekać. Długo jeszcze będziesz tam sterczał, tak. Wysikaj się. No kurde, no. Ja pierdzielę, wy wszyscy wyglądacie tak samo, jak ja was do jasnej cholery nienawidzę. Z całego serca jesteście moimi znienawidzonymi chujkami. Nie cierpi was. We flot sam zło... Ta, teraz tak szybko się obraca. Jeszcze nawet nie wysikał do końca, jednak się obraca. Teraz. Wskakuj na szybko. Kurde, no! Da się tam skoczyć, to jest jasne, ale jakoś się nie udaje teraz. Są w każdym razie dwa razy, że można tutaj wejść. Raz, kiedy wybierze się... Kiedy dokona się pewnego... wyboru w jednej z następnych, znaczy w jednym z następnych rozdziałów, albo raczej w następnym czasie, jeżeli dokona się pewnego wyboru, to można tutaj jeszcze drugi raz się wspiąć, znaczy tu drugi raz się włamać do ogrodu. Kurde, no! Sukin kot! Tam przed chwilą mnie wrogu nie zauważył, ale tutaj tak! Cham. Co ja pierdolę, jak ja tego nienawidzę. Zrąbali to trochę. No, nie wiem nawet, kiedy mnie widzi, a kiedy nie. Przypomina mi to, kurczę, to wkurzające zadanie w The Legend of Zelda. Trzeba było wkraść do zamku. Też takie wkurzające i też... nie było wiadomo, kiedy i kto patrzy.
No proszę. Proszę, proszę. Wskakuj szybko, szybko, szybko. No udało się, no nareszcie. We flot sam złodziejom obcinać się dłonie. Co? Że niby jak? Że niby co? Że co, kurde, nie! To niemożliwe. Jak to wygląda? Co to było, kurde? Na skały wszedł nagle? Tam nie było żadnego żołnierza. Banda debili. Z kim ja muszę pracować? Raz popracować ze specjonalistami. Z profesjonalistami trzeba raz popracować. I teraz przez cały odcinek będę tutaj marnował na rąbanie gówna? Pięknie. Czuję się jak drwal. No wysikaj się, bo ci tego siura kiedyś obetnę! Chętnie bym wyciągnął mój miecz, tylko nie mam żadnego, no to użyję mojego trzeciego i mu wtedy przetnę nim głowę, tylko nie wiem, czy u Geralta jest taki ostry. Ale spróbuję przynajmniej. Przestań sikać i... Co?! Niby mnie nie widziałeś przed chwilą! Chumek. To wiecie, co ja zrobię? Ja jestem taki głupi. Jestem głupi jak but. Jestem głupszy od buta. Dlaczego? Bo można go powalić zapewne. Ułatwić sobie życie przez powalenie. Tak, można go ogłuszyć. Ej, nawet o tym nie pomyślałem i się tutaj rozwalam. W każdym razie, jak już powiedziałem, jeżeli później można jeszcze raz się tutaj wkraść, jeżeli dokonamy pewnego wyboru w dalszej części gry, to możemy tutaj jeszcze raz się włamać i dokonać czegoś jeszcze fajniejszego. Ale ja tego nie zrobię, znaczy ja tego nie będę podejmował tej decyzji niestety w tym let's playu. Może w innym let's playu z Wiedźmina jeszcze, jak będę kiedyś jeszcze robił, to pokażę wam drugą drogę. Ale na razie to zostawię tak jak jest. Ale będę się starał wam pokazać teraz tutaj cały ogród, albo raczej te najważniejsze rzeczy. Zakradnij się na tyły budynku i podsłuchaj rozmowę. Ale najpierw... A patrzcie, tutaj jest ta jaskinia. Tutaj jest arena. Tak, przestańcie, spokojnie. Teraz tutaj sobie trochę popatrzymy. Nie będę wszędzie wchodził. Tak. Ogłusz. Bym. Nie będę wszędzie wchodził, bo to zabrałoby zbyt wiele czasu, ale będę wchodził tam, gdzie są właśnie te najważniejsze rzeczy. Ale raczej postaram się znaleźć tą pułapkę. Nigdy tej pułapki nie używałem, więc nie wiem za bardzo, nie wiem za wiele o niej, ale... No cóż. Ja ci dam zaraz, we flot sam się coś tam robi, nie wiem co, ale w każdym razie dostanie zaraz w rej. Wszystkich ogłuszę. Nie! We flot sam. Tylko nie to. Kurw, co? Bo teraz nie będę mógł w ogóle nic zrobić, nie? Bo mnie zobaczył Hum. Aha. We flot sam złodziejom obcina się dłoń. A chujom obcina się jęzory. Tak. Muszę uciekać stąd do cholery jasnej, jak tylko? Tylko gdzie? To musi być możliwe! Cholera! Szybko! Nie kurde, no nie no! Żebym zjebał tak sobie safe state'a. To niemożliwe, żeby tak to wyglądało. Nie! Nie! Pomocy! Mamo! Udało się. Cholera jasna. Udało się. Udało! Możesz się wysikać, proszę, chcę cię zabić. Ogłuszyć! Nie! Nie! We flot sam... Jak ja tego nienawidzę, to jest po prostu wkurzające. Z jednej strony lubię skradanie się, ale skradanie się w momentach, kiedy w grach, gdzie skradanie nie jest normalne, jest czasem wkurzające. Chociaż w Splinter Cell też jest często wkurzające, ale... Nie aż tak jak tutaj, bo tutaj ta gra normalnie nie jest stworzona do skradania się, ale i tak można jej doskradać, ale to nie jest zrobione tak, kurde, no wiecie o co chodzi. Skradańcie. Splinter Cell, też mnie czasem wkurza.
Ogólnie często to wkurza, kiedy to nie wychodzi, bo to skradanie zazwyczaj nie wychodzi. Zawsze tak jest. A tu będzie pewnie ta pułapka, tak? Żelazna rama. Na Keirana. A? Schemat na miecz jeszcze był? Oraz coś jeszcze tutaj było. Jaką zbroję dostaliśmy? Aha, zbroja Astrogarusa. Żywotność plus 30, obrażenie od magii. Ta zbroja jest lepsza od naszej aktualnej. Lepsza od zbroi Kruka. Nie myślałem, że tak szybko pożegnamy się ze zbroją Kruka. Szkoda. W sumie, szkoda. Zbroja Kruka wygląda, kurczę, najlepiej, ale ta zbroja też tak źle nie wygląda, prawda? Przypomina trochę tą zbroję niebieskich pasów. Ale dobra, ludzie. To ja bym powiedział, że... Ja bym powiedział, że teraz ją trochę ponosimy. Jeżeli będzie naprawdę paskudnie wyglądała, to możemy jeszcze przecież ją... Szkoda, że nie mamy kuszy. By mi to chętnie tutaj zestrzelił teraz. Myślałem, że coś tam ciekawego będzie, ale jednak nie. Tutaj, tu będzie coś bardziej ciekawego chyba. Czy jednak nie mogę? A tak, jednak jest. Możemy się tutaj wspiąć. Czy się mylę? Nie, nie możemy. Dlaczego nie możemy się tutaj wspiąć? Nie było przypadkiem tak, że można się tutaj było wspiąć? Nie, no dziwne. Wiem, że można było się gdzieś jakoś wspiąć. Ale dobra, no to teraz próbujemy podsłuchać tę rozmowę. No nie no! Lepszego momentu być nie mogło! Znaleźć wychodka. Lepszego miejsca być nie mogło, prawda? Lepszego momentu na wyjście być nie mogło. Kochana, kochana. We flot sam złodzieją. To jest naprawdę świetne teraz. Jak mam stąd teraz wyjść? Jak nie tak? To postaram się poczekać. Poczekam jakoś. Tu jakaś klapa w podłodze. A, zamknięte. Aha, dobra, mogę jednak zobaczyć tutaj, jak to jest. No, mogę przeskoczyć. Cholera! Tylko nie to. To jest naprawdę czasem takie wkurzające. Naprawdę. Lubię gry skradane. Lubię Splinter Cell. Pozostałych nie za bardzo, ale lubię Splinter Cell. Trzeba przyznać, lubię Splinter Cell i to bardzo. Ale skradanie się czasem może być takie wkurzające, że zawału się dostaje. Z wściekłości, cholera. Ale to czasem może być takie wkurzające. Ale dobra. Tutaj chyba musimy wejść, żeby podsłuchać rozmowę, nie? Tak, tutaj. 50 orenów, oreniaków. Mogę wam powiedzieć ciekawą historię, zanim będziemy podsłuchiwali. Mój kolega, który nie znał, ostatnio kiedy byliśmy, no kiedy byliśmy gdzieś tam, w każdym razie, zdecydował się na kupienie Wiedźmina jedynki. I w Niemczech, no właśnie to Niemiec kolega jest, nie? Ja mieszkam w Niemczech i tak dalej, bla bla bla, to kolega Niemiec. I w każdym razie w niemieckiej wersji oreny nazywają się oreny nazywają się Orens. A on nie mógł sobie zapamiętać tej nazwy i im powiedział Oreo. Tak, mój kolega nazywa oreny Oreo. Świetnie, prawda? Komendancie, chyba zapominasz, z kim masz do czynienia. A ty chyba bierzesz mnie za naiwnego idiotę. Człowieka, który zabiera straż z ulic i każe pilnować towarów zagrabionych kupcom, biorę za niedorozwiniętego umysłowo. Zdajesz sobie sprawę z odpowiedzialności, która na tobie spoczywa? Nie ucz dziada charchać, czarodziejko. Od lat rządzę Flotsam. We Flotsam rządzi strach przed Jorvetem. Rządzi nawet tobą. Powiedziałem już, czego chcę. Jesteś jak płaczące dziecko, któremu odebrano łakocie. Przyjdzie czas, komendancie, że wezmą cię za karczek i powieszą na przydrożnym drzewie jak zwykłego zbójcę, od którego zresztą nie jesteś lepszy. I na ciebie przyjdzie czas, wiedźmo, gdy ułożą ci chrust pod stopami. Dość. Strach mąci ci w głowie. Przemyśl, co powiedziałam i daj odpowiedź, zanim będzie za późno. Aha. Wróć do Rosza.
do Ferrero Rocher. On też ostatnio zginął, nie? Ten człowiek, który wymyślił Nutellę i te inne rzeczy od Rocher. Ogólnie od Ferrero. No, tutaj nie mogę wejść. Tu byłoby wejście tylne do Loredo. Szkoda, że nie można się zakradnąć i go zaatakować i go zabić. Szkoda. Dobra, idziemy stąd. Wracamy do domu. O, zamknięte. Jest tutaj inna droga, chyba jest inna droga. A no tak, czekaj. Była chyba inna droga. Czekaj. Było tutaj, jak pamiętam, że było jakieś miejsce, gdzie można było przeskoczyć po prostu i było się po drugiej stronie. Wiem, że gdzieś było takie przejście. Czy to nie było nawet tutaj? Chyba nawet było tutaj. Tym. No spróbujmy sobie tutaj przejść. Może, chyba na to była nawet ta drabina dobra. Dobra, spróbujmy. Tak, była, tutaj, można zeskoczyć. Dokładnie, teraz wiem co tutaj było. Ach, możemy pogadać teraz z Vernonem Rochem. Ale w każdym razie ten koleś, który... jak już powiedziałem, ten koleś od... z tego co pamiętam, koleś, który wymyślił Nutellę, Ferrero, coś tam... Chyba... Nie wiem, jakieś takie francuskie imię, czy coś takiego, takie jakieś... z takim ciekawym zakończeniem francuskim, ale w każdym razie na nazwisko Ferrero, ten, który stworzył Nutellę i te inne świetne przedmioty od Ferrero i tak dalej. Nie żyje. Szkoda. Tak ulepszył świat tą swoją całą Nutellą i tak dalej. Od razu mi się nie spodobał. Loredo trzyma tu cenne podarunki od miejscowych kupców. Chyba obawia się ataku Jorveta. Udało mi się też podsłuchać rozmowę komendanta z Shilą. Nie wiem dokładnie, o czym rozmawiali, ale komendant próbuje chyba ubić jakiś interes. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Przestańcie bredzić, bo... No to teraz możemy od razu iść do Loredo i załatwimy tę rozmowę jeszcze. No. I co teraz? Wchodź, czekają na ciebie. No to świetnie. Gdzie? Chałupa nie jest mała. Ty, znaczy się pan, to nigdzie nie idzie. Mamy rozkaz wpuścić Wiedźmina i nikogo więcej. Kurwisyn. Dobra, chcę grać ostro, będziemy grać ostro. Tylko bez awantur, bo zawołam posiłki. Nie trzeba. Przekaż Loredo, że zrozumiałem przesłanie. Bywaj, Rosz. Loredo to też taki skurwil trochę. Szczerze. Czyli co, możemy teraz wejść i przeszukać tą chałupę? Nie, bo są wszędzie straże. Przejścia nie ma! No. Ale gdybyśmy właśnie będziemy w dalszej grze będziemy mieli możliwość, by przeszukać tą chałupę do bardziej. Do komendanta? Zgadza się. Życzę powodzenia. Chyba jest w podłym humorze. Dlaczego? Historia na kiedy indziej i zdecydowanie gdzie indziej. Czemu wracasz, skoro wyjście jest tu? Głupia jesteś? Jesteś wreszcie. Nie chcieli mnie wpuścić, póki była tu czarodziejka. Widziałeś ją? Odmalowana jak markietanka na przemarsz wojsk. Czarodziejki myślą, że wszystko im wolno. Słyszałem o tym, co się wydarzyło w Temerii. Wysłano za tobą list gończy. Paskudna sprawa. Ale myślę, że się jakoś dogadamy. Muszę wiedzieć, czego legendarny Biały Wilk szuka na takim zadupiu. Przecież jestem tutaj prawym. Szukam mordercy Foltesta. Tutaj? Skojatel maczali w tym palce. Ich ślady prowadzą do Flotsam. Masz szczęście, że trafiłeś na Bernarda Loredo. Jeśli mówisz prawdę i Jorvet ma na rękach krew króla, pomogę ci go dopaść. Co z Vernonem Rochem? Dlaczego go nie wpuściłeś? Roche? Wiesz, jaka sława go otacza? Tacy jak on najpierw działają, potem myślą. A gdy działają, z reguły przelewa się krew przypadkowych osób. Mam nadzieję, że jesteś po naszej stronie. A czyja to strona? Ludzi z Flotsam. Od lat terroryzowanych przez elfich bandytów. Aha. Kiedyś te lasy należały do elfów. Dla nich to ludzie są bandytami. Nie pierdol, starsze rasy, starsza mowa. Chęt dożyć to! Teraz to oni palą ludzkie osady, trują studnie, mordują ludzi po traktach. Nie pojmujesz, że... To ty czegoś nie pojmujesz, Loredo. Ja nie jestem nawet człowiekiem. A kim? Elfem? Krasnoludem? Nie!
więc przestań opowiadać bzdury. Mam w dupie, że wołają za tobą odmieniec, bo masz białe włosy i świecące oczy. Jesteś człowiekiem jak inni, a tutaj trwa wojna. Nie da się siedzieć okrakiem na płocie. Nawet jeżeli Loredo jest sukinsynem, trzeba przyznać, on jest takim... Lubię go, mimo że jest sukinsynem, ale... Jest jedną z niewielu osób, którzy to zauważyli. Geralt jest człowiekiem. Co prawda mutantem, ale nadal jest człowiekiem jak każdy inny. A elfy i krasnoludy żyjące w faktorii? Kowale, handlarze, łowcy? Polują, jedzą i śpią wśród ludzi. Po czyjej są stronie? Nie wiem. W tym sęk, Wiedźminie. Gdy walczysz o przetrwanie, lepiej, żebyś był pewien swoich sojuszników. Nie ludzie we Flotsam. Pewnie. Jedzą, chędożą się i srają wśród nas. Ale gdy Jorvet wezwie do ostatecznej walki, kto wie, co będzie. Widziałem swoje. I dziwię się, że jeszcze was nie zdradzili. Coś ty powiedział? Nie ludzie we Flotsam nie mają łatwego życia. Straż dokłada swoje 3 grosze. Sam nie wiem, co ich tu trzyma. A ja wiem. Głód, który zagląda w oczy, gdy żyjesz w lesie. Ale masz rację. Trzeba ukrócić te akty niesubordynacji. Żołnierze to prości ludzie. Gdy twój kolega ginie od strzału wiewiórek, to ciężko o miłość do elfa, który sprzedaje kolorowe chusty twojej żonie. Jesteś wiedźminem. Twoim zadaniem jest obrona prostaczków przed potworami. Ja chronię ludzi przed niebezpieczeństwem ukrytym wśród drzew. Wiecie, co mi to przypomniało? To mi przypomniało to, co Polacy nadal mają do Niemców. Dokładnie. Że elf zabił ci twojego kolegę, to trudno ci będzie teraz kupić u elfa chusteczki, tak? To samo jest właśnie z Polaczkami, niektórymi. Wieloma. Którzy nadal nienawidzą Szwabów, mimo że... Nie mają z tym już nic wspólnego, ale dobra, już obojętnie. Tylko chciałem to zauważyć. Ty nienawidzisz nieludzi. Nienawidzę Jorveta! Nienawidzę tchórza, który zamiast mierzyć się z żołnierzami napada bezbronnych! Kurwiego syna, który mordując kobiety i dzieci woła, że walczy o wolność! On jest potworem, Geralt. Złą siłą, przed którą chronię ludzi. Jeśli ktoś pomaga potworowi, to w moich oczach staje się takim samym potworem. Wystarczy. Rozumiem. Wszystko jasne. Nie chcę, żebyś go zabił. Nawet ty nie pokonasz całego komanda. Mam pewien pomysł, ale nie będę teraz o tym mówił. Wiewiórki coś szykują, zapuszczają się coraz bliżej przystani. Podejrzewam, że chcą zaatakować barkę, która cumuje w naszym porcie. Co jest na barce? Bandyci, mordercy i gwałciciele. Mają odpłynąć do więzienia w Drakenborgu. Jak tylko dołączy do nich ich niesławny dowódca. Wisienka na torcie i najwspanialsze trofeum Bernarda Loredo. Z ust mi to wyjąłeś. Dopóki Jorvet pozostaje na wolności, ludzie, elfy i krasnoludy nie będą w stanie żyć obok siebie bez wzajemnych podejrzeń. Muszę się dowiedzieć, co planują wiewiórki. A skąd miałbym mieć takie informacje? Nie doceniasz mnie, Wiedźminie. Może i bywam uprzedzony, ale nie posyłam na sznur niewinnych. Chociaż kiedyś będę musiał coś z nieludźmi zrobić. Weźmy na przykład twojego przyjaciela Zoltana Chivaya. Kontaktował się z Jorvetem. Jak ma mi pomóc, skoro nie może wyjść za mury? Widzisz, Geralt, zaufanie buduje się małymi krokami. Mógłbyś na przykład pomóc nam rozwiązać pewien problem. Potwór rzeczny Cairan zablokował nasz port i ja, to znaczy miasto, traci przez to dochody. Zabij Cairana, to uznam przestępstwa twoich druhów za odpracowane. Wtedy Zoltan zaprowadzi cię do Jorveta. Okej. Ciekawy plan. Ale właśnie się przyznał do tego, że to on, że to jego towary. No dobrze. Jestem wiedźminem. Nie pracuję za darmo. Ma się rozumieć. Jeśli pomożesz nam w schwytaniu dowódcy Skojatel, wypłacę ci okrągłą sumkę z kasy faktorii.
Spróbuję się czegoś dowiedzieć. Ufam, że przyniesiesz pokój, Flotsam, chociaż rozpętujesz burzę gdziekolwiek się pojawisz. Nie zawiedź tego miasteczka, Geralt. Bywaj. To nie wszystko. Jakieś wieści, Wiedźminie? Dużo żołnierzy jak na niewielką faktorię. Szlaki handlowe przyciągają bandytów jak gówno muchy. Tylko wojsko gwarantuje tu porządek. Jesteśmy ostatnią temerską osadą na tych ziemiach. I nie ugniemy się przed zgrają elfów. Niełatwo pozbyć się Jorveta. Jest uparty, prawda. Ale trafiła kosa na kamień. Nie pozwolę, by Flotsam spotkał los wsi i grodów, które Skojatel spaliły do gołej ziemi. Mieszkańcy Flotsam nie zawdzięczają elfom nic. Własnymi rękami zbudowali tu domy i warsztaty. Nie na gruzach elfich miast, ale w dziczy. Będzie trzeba, to się długo uchym przypomni, gdzie ich miejsce. Ciekawą sprawą jest też to, że właśnie Jorvet nie jest, jakby to powiedzieć, a tutaj potrzebuję klucza, że Jorvet, mogę iść na górę? Nie, nie mogę. Wejście tylko za pozwoleniem komendanta. Zabieraj się stąd. A? Wejście tylko za pozwoleniem komendanta. No, no ram, to wychodzę. Ale w każdym razie to, że Jorvet... przy okazji, pewnie wiecie, że wiele postaci w grach Wiedźmina jest wymyślonych po prostu. Nie występowali w książkach, ale Jorvet jest jednym z wyjątków. Nie występował co prawda w książkach, ale... Był parę razy wymieniony, z tego co pamiętam. Było mówione, komando Jorveta, Jorvet. Był ze 2-3 razy wymieniony, z tego co pamiętam, albo przynajmniej ten jeden raz. Jego imię było wypowiedziane w książce. Było tam napisane, dlatego... Nie jest wymyśloną postacią przez twórców gry, tylko przez Sapkowskiego. Taka ciekawostka. Nie zapomnij swojego żelastwa. Oczywiście, że nie. Muszę teraz ubrać się. Co ja teraz za miecz miałem? Oczywiście ten i... Ale który miecz? He. Tylko mi teraz nie mów. Sorry, to tutaj, solidny Cordelax. Cordelas, a nie Cordelax. Dobrze, niech będzie. No to niemoralna propozycja. Geralt jest przeciążony. O nie, tylko nie to. Trzeba będzie sprzedać. Ile w ogóle jestem przeciążony? To 5 kilo. To mogę tutaj... Aha. To mogę tutaj wyrzucić... Co ja mogę wyrzucić? Mogę wyrzucić łopatę. I co to mogę jeszcze wyrzucić? Mogę wyrzucić... Tutaj buty mogę wyrzucić i co tam jeszcze? Co tam ma dużo? Diabel. Nie. Potrzask. Potrzask mogę wyrzucić. Oraz mogę wyrzucić jeszcze... A nie, już... Czekaj, a nie! Kurde, co ja gadam. Musiałbym 20 jeszcze... Musiałbym wyrzucić jeszcze z 20 rzeczy. No to trochę głupio. No to ja te rzeczy raczej sprzedam. Mówię mu, biorę mieszek albo biorę mieszek i życie. Tutaj jest przy okazji od razu... Tutaj jest od razu handlarz, to mogę mu od razu wszystko sprzedać. I wtedy jak mu sprzedam te rzeczy, mogę zakończyć odcinek. To bardzo przydatne, że tutaj taki koleś jest. No co ty powiesz? Pohandlujmy. Powiedziałbym, że sprzedam właśnie moje stare miecze. No i te... Bo sprzedam ogólnie moje miecze, których nie używam. Nawet jeżeli były fajną pamiątką, to jednak je sprzedam. Zabierają dużo ciężarów. Zbroję kuka jeszcze zatrzymam. Ale resztę... Sprzedam. Ach tak, wszystkie rupiecie sprzedam przy okazji. Dają dużo kasy. Na pewno dają dużo kasu. Fosforyzujący kryształ, ta... Sukno, dużo sukna mam. Ale to jest właśnie przydatne wszystko, dlatego... Jedno trofeum z Andriagi mogę sprzedać. A poza tym to jeszcze, wyważony sztylet. To zabiera też nieco, nie? To całe wzmacniania. Niektóre z nich mogę sprzedać. Te, których i tak nie będę nigdy używał. No właśnie tych. Żywotność plus 10. To mogę sprzedać. No widzicie. Ale nadal mamy bardzo dużo. Potrzask, tego nie potrzebuję. Akta szpitala, tak. Albo raczej, dobra, zbroję kruka też sprzedamy.
Szkoda, bo naprawdę potrzebowaliśmy dużo potrzebowaliśmy, żeby ją stworzyć, ale nie. No niestety. Ciekawe, czy można byłoby ją przenieść do następnej części. Chyba nie, raczej nie. No ale dobra. Mutageny. No co tutaj tak zabiera? Pewnie całość zabiera tyle rzeczy. Albo tutaj, patrzcie. To całe zebranie, to wszystkie drewna. Zabierają tyle. No dobra, na razie starczy. Na razie mamy dużo miejsca jeszcze. Znaczy może nie dużo, ale jeszcze trochę mamy rzeczy, których, znaczy trochę miejsca i tak dalej. Nie możemy tutaj kwaterować żadnych rzeczy, to jest trochę głupie w tym Wiedźminie, ale dobra. To bym powiedział, że zakończymy teraz odcinek i w następnym odcinku zabierzemy się za kolejne zadania. Za zadania poboczne, być może za kłopoty z trolem, prawda? Porozmawiać z człowiekiem Dimitra w karczmie. Zabierzemy się za to, do następnego odcinka, ludzie. Na razie, cześć.